Hej, witam was, z tej strony Gal i jedziemy na z naszą przygodą karczmiane bójki, chyba czwarty odcinek? Chyba tak. Zobaczymy, co tym razem nam przygotowali. Okej. Okay. Przy okazji nawiążę do tego, co ostatnio w sieci słychać, że jakiś dodatek się nam szykuje. Związane z turnamentem na 22 lipca. No też jestem ciekawy, jak to, co to nam przygotowali. Część osób mówi, że to będzie zapowiedź dopiero dodatku. Niektórzy mówią, że to już będzie dodatek. Myślę, że może być dodatek, tylko że ponoć ma nie być no, turnament z nazwy, ale no ciekawy jestem, co oni tam zrobią. Czy wrzucą tylko karty, czy... Jak to będzie? Na razie to tylko wam zasugeruję, że jest takie coś w planach, ale jak to się będzie dalej rozgrywało, no to trzeba będzie wypatrzeć. Wielkie zawody przywoływacz. Czy to nie jest ten, co sobie przywoływuje same legendy? O kurde. Przywoływacze z całego świata zebrali się na turniej. Za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie, przyzwany zostaje dla ciebie losowy stronnik w tym koście. Wow. Aj, nie, no znowu muszę tworzyć talię. Dobra, niech ci będzie. To tak, to. A to są tanie czary, więc może coś droższego. Czekajcie, te moje niestabilne portale odwołam. Pewne są złote. Przynajmniej jeden mam tylko złoty. No dobra. Koszty zaklęć mniejsze, to można sobie jedno wziąć. Lodową barierę, lustrzany byt. Tylko tak, nie wiadomo, czy oni będą mieli te lustrzane byty, to niekoniecznie jedno sobie możemy wziąć. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Duplikacje dwie. Kąt zaklęcie, tajemniczy intelekt. Wyparowanie. Myślę, że tych dwóch można by było wziąć. Tą jedną można by było wziąć. Aha, ale jeszcze nie wziąłem tych i tych, czyli coś trzeba wyrzucić. To taki na razie, to jest taki deck w ogóle nieprzemyślany. Dobra, lodową lanczę można wyrzucić. Zamiast tego wolałbym to. Teraz tych droższych czarów coś bym chciał jeszcze sobie ten. Niestabilny po ogniste działo, pocisk z lodu. Jednego żmije many trzeba wyrzucić. Te pociski takich tanich zaklęć to może nie potrzebuję aż tyle. To na razie wyrzućmy, zobaczymy, kto tu w ogóle gra. Zagrajmy sobie jedno to, jeden Flame Strike w ogóle złote mogę sobie zabrać. Może bym chciał jeszcze to i to, tylko za co to wcisnąć? Zaruszczany byt jedno. Zaruszczany byt, ko które, to sobie weźmiemy to. No i zobaczmy na razie, jak to się będzie układało. Ten deck trochę słaby jest, no ale... Jak to w bójkach bywa, nie wiemy, na czym polega ta zabawa. Znaczy wiemy, no mniej więcej. Zrzucamy zaklęcie, dostajemy strunika, ale czy to się jakoś kombi, no to zobaczymy. No zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Na pewno mamy dużo zaklęć. Pewnie będzie dużo szamanów, magów. Albo sami magowie. Albo Miracle. Okej. Okay.
Zachowaj czujność. A, za oknem burza. Uuu. Brzmi mocno. Mam nadzieję, że sobie nagramy ten odcinek, że nam jakiś prądu nawet interfejskie nie wyłączy. Okej. Okay. Okej. Okay. Zadaj wrogiemu stronnikowi, przywołuje mi takiego stworka. No dobrze. Teraz zagram monetę. Daje mi ognika. Zagram sobie coś takiego. W sumie to będzie trochę niebezpieczne, bo rzucając czary teraz będziemy sobie ranili stół. Ale no co wy, no, nie przesadzajmy, no. Może nie będzie aż tak źle. Okej. Okay. Teraz jakieś zaklęcie za dwa poproszę. Z twojej strony. Tu? Bez sensu, trzeba było zaatakować tego. I tak jak wtedy ja rzucając jakiekolwiek zaklęcie tracę go. A tak to... Poza tym mógł go właśnie z Hero Power zabić. No dobra. Wymyślił to inaczej, więc nie będziemy wnikali. Kiedyś będę taka jak ty. W ogóle ciekawe, czemu nie zaatakował tego nożownika. No ale to. Mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Kurde, teraz muszę się zastanowić, które zagramy to. Viscarid, tak to się chyba zatroszenie w oryginale. Okej, okay, zagramy sobie tak, zagramy sobie tak. Zagramy sobie tak. Aha, i go zabiję od razu. Niech żyje zgrabność. Znowu. Dobre zagranie. Oj. No trudno. Trudno, trudno się mówi trudno. Mogło to być lepiej, ale no troszeczkę schrzaniliśmy. No szkoda, że dostawaliśmy takich stronników z jednym życia. No ale jak widać, to jest duża losowość w tym, co gramy. On na pewno nie przewidział, że dostanie to, więc to jest niegroźne przez wiele rund. Olejek, tylko tu proszę. Aha, w ogóle nie było kombinacji, no dobra. Okej. Okay. Dostaliśmy mulloczki. No dobra. A czy mogę jakieś zaklęcia rzucić? No nie mogę żadnych zaklęć rzucić, więc na razie spokój. On ma tylko 13 życia. Dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Przydałbym się jakieś zaklęcie za dwa. Najlepiej Frostbolcik. Zagrywam przed tego Frostbolta i jest ok. Teraz pytanie, jakie on ma czary za 5? Co on może mi zagrać za 5? Tyle możliwości. Priestów też może być dużo, bo jednak... Włada mocą Czarnoskrzydłego. Tak. Kurde, za chwileczkę to przegramy. Grajmy tak i tak. Otacza nas cię. W sumie trzech stronników. Troszkę go spowolnimy, bo tych dwóch może mnie zaatakować. Będzie musiał pewnie zużyć na tych... chyba, że ma Shadow of Nice. Czyli będzie mógł dwa razy rzucić, zabije mi ich. Co on jeszcze tam może mieć? Vanisha może mieć, może cofnąć mi wszystko. W szóstej turze akurat jest Vanish. Mógłby mi cofnąć cały mój stół. Backstab. No dobra, backstapa, drugi backstab. Czyli dwa ogniki. A nie. Kurde, prowokacja, no to takie niefajne. Teraz powinien mi tego zabić, bo jak go nie zabije, to dostanie trochę w ciry. Na wolny czas, okej. No dobrze, no to twój błąd. Ja się cieszę z tego powodu. Sobie zagramy tak.
dostaniemy fajnego stronnika, troszkę mu stół przeczyścimy. I w tym momencie już chyba mamy wygrane, tak coś czuję. A, banisz. No tak, tylko że on się wyczyścił z many. No dobra. Wygrywamy tego. Fireball. I zabijamy. A, dobra. Nic mu nie ten Vanish nie pomógł, ale tak spodziewałem się, że Vanisha pewnie będzie miał. Dobrze, że to działa tak w tej kolejności, że na początku ci cofa na rękę. Znaczy na początku przewołuje stronnika, później cofa na rękę. Jakby było odwrotnie, że na początku by cofnął, a później tego stronnika przewołał. To mogłoby nam zabraknąć jednego życia, znaczy jednego obrażenia. Wtedy musielibyśmy zaatakować go polimorfem. Bo jeżeli byśmy nie zaatakowali go polimorfem, tylko rzucili sobie na przykład tego fireballa w niego, to mógłby nas zabić po prostu. 9 obrażeń byśmy przyjęli na klatę. Mogłoby być źle. No ale udało się. No to jeszcze raz. A zobaczymy, jak ten deck się sprawuje. No to już są ciekawsze. Szkoda, że tylko nagroda jest tylko ten jeden pakiet, no i tyle. Jakby było za ilość zwycięstw, to by można było trochę tutaj farmić, czyli troszeczkę tych bujeczek karczmianych rozgrywać, a tak to rozgrywam zawsze 2-3 i tyle. Fakt, jeżeli będę miał teraz jakieś zadanie, na przykład jutro dostanę zrzuć ileś tam zakręć, no to co na pewno zrobię to tutaj, bo tutaj praktycznie za każdym razem rzucam zaklęcia. Okej. To niekoniecznie musi być. Może dostaniemy jakiś tańszy czar. Te śniego człapy w sumie mogłem wyrzucić, zastąpić je czarami. No w sumie to chyba by się lepiej nawet sprawowało. On na pewno teraz za jedynkę będzie miał trochę czarów. Aha, za zero. No i dobrze. Aha, i go załatwię i przywołuję kolejnego stronnika. Trudno. Okej. Trochę niefajnie. To trzeba będzie wyrzucić z tego deku. No, w sumie może zagramy sobie jeszcze jedną walkę. Wyrzucę to i za coś, jakieś czary za to damy. Nawet chyba byłby lepszy ten. On tu zaatakuje i mu się wpadnie mu jakiś sekrecik. Masz kurde. Niedobrze, nie mam żadnych tanich czarów, wszystko drogie. Zwyczajając to będzie za 5, ale on prawdopodobnie dostanie to samo, to założę się, że duplicate. No i na razie się wstrzymajmy z tym. Zobaczymy, co on zagra. On też fireballa we mnie, czyli też może nie mieć tanich czarów. Całkiem to możliwe. O, tajny intelekt. To może jakieś czary. Jakieś czary może dostaniemy. Super. Dostaliśmy. Czyli to może być lodowy blok. Za króla! Masz kurde. Naprawdę? To nie fajnie. Zagrywam tego i mógłbym sekret zagrać. No dobra. Portal przywołań otwarty. Portal przywołań. Okay. Mamy przywoływaczkę, która teraz zginie zapewne, bo to jest dla niego zbyt groźne, żeby ja miał przywoływaczkę na polu bitwy. Musi ją zabić. Duplicate to nie jest, jak już widzicie, bo byśmy sklonowali mu tego za zero. No tak, przywoływaczka musi zginąć, bo by nie było. Zagrajmy sobie krótkiego stronnika za 6, zobaczymy co dostaniemy. Przechodzę! W sumie... Gotowy. Aha, no to takie coś. No dobrze. Dobrze, no mamy wyczyszczony stół. Nie jest źle. Ciekawe, co on teraz zagra. Na potęgę płomiennego Ragnar!
Tartarusa! Imperia... Imperiatora Tau... Lisana zagrywasz mi. Tak się ze mną będziesz bawił. Zagrajmy tak. Zagrajmy tak. I zagrajmy sobie stronnika za trójkę jakiegoś. Okej. W sumie można było zagrać też to, bo bym go zabił od razu, jakiegoś stronnika za siódemkę przywołał. On teraz może to zagrać. Dobra, za dwójkę przywołuje, okej. To nie jest problemem. To już jest większym problemem. Bo mi wyczyścił stół. Dobra. Spróbujmy w niego rzucić. Załatwiliśmy mu tego. Okej, zobaczymy co on teraz. Teraz nie musisz, że teraz mi rzuci Flame Strike'a, bo to będzie niefajne. Okej, to ja muszę rzucić teraz Flame Strike'a. On ma teraz dylemat, albo tego czy musi zabić. Aha, zamrozi mnie. Na razie to nie jest problemem. Będzie we mnie ładował. No tego mi zabił, żebym nie mógł rzucać. Okej. No to tak, wyczyśćmy mu stół. I zagrajmy sobie tak. Co to robiło? Gdy ty dobierzesz tę kartę, zadaj dwa obrażenia wszystkim postaciom. No dobra, ale ja jej nie dobierałem, tylko od razu wskoczyłem mi na pole bitwy. Polibor. Nieźle. Za króla! Będzie coś mi mroził. Mrozi mnie po tej stronie, okej. On musi tego zabić, no bo on mi daje siłę czarów. Boi się, że Flame Strike mu wyczyści... Znowu go Flame Strike'iem wyczyścimy. Ale chyba i tak tak zrobimy. Weźmiemy mu troszeczkę to, które przeflame strajkujemy. Dobra. Jeszcze nieźle. Nie jest dobrze, ale nieźle, bo czekamy na jego Flame Strike'a pierwszego. Jeszcze żadnego nie było. Nikt nie pobije moich cen. To nie jest fajne. Tu pewnie. Tutaj oberwiemy. No, licytator jest też ciekawym rozwiązaniem, bo tu jednak mamy dużo zaklęć, czyli można sobie łatwo dobierać karty. To tak, licytatora weźmy go, wyczyścimy. Załadujmy mi go tu, zabijmy sobie to tu. Zamruźmy go i zobaczymy co dostaniemy. Znaczy to jest troszkę ryzykowne, bo w tym momencie zagrywa... On jeżeli zagrywa Flame Strike'a, to mi czyści stół, no właśnie. Znaczy zostanie mi coś, z jajka mi wyskoczy. Zostaje mi ten, którego on zabije z Hero Power. Co ja mam w ogóle za te... Lodowy ten... Aha, i wyparowanie. Dajmy sobie tak. No i ładujemy w niego. Czekamy co się będzie działo. On teraz zginie prawdopodobnie, bo zaatakuje tak Hero Power w tego i tutaj mnie zaatakuje. Czyli wyparuje mu ten kolega. Ma 11 życia, ale to nie oznacza, że jest w gorszej sytuacji, bo on powiedział, że jest w lepszej sytuacji ode mnie. Mi by się teraz przydał za 10. Ja już nie mam Flame Strike'ów, on ma jeszcze jednego. To mi troszkę spowalnie. Kiedyś będę taka jak ty. Gotowe. Lustrzany byt. Znaczy jednak ten lustrzany byt się tutaj nawet sprawuje. Dobra, on mi teraz na pewno zamknie. Na pewno mi teraz zamknie. Zabije ten stół.
Tylko ciekawe czym. Czy czarem jakimś, który zablokuje? Czy stołem? No na pewno stołem mi to zabije. Prawdopodobnie Misiek spotka się z przywoływaczką, a ten z tym się spotkają tu. Przywoływaczkę prawdopodobnie sobie zostawi. Co on tam zagrywał? Nie wiadomo. Okej, zamrażę mnie, krabika. Gramy z top decku. Niedobrze. No to teraz tutaj mnie zabije. Nie tak? Nie, zabiję mnie jednak. Ochydiasza poświęcił. No tak, tylko że teraz by mi się przydało coś, a ja już... I burzę z piorunami... Znaczy lodową burzę... No to jest okej. Zobaczymy, jakiego stronnika za dychę dostanę. Deadwinga. Czy on mnie teraz zabija? Tutaj ma 5, 11, 12... 3 obrażenia musiałby dobrać. Ja dostaję Deadwinga. No to super. Niestabilny portal. I co dostał z niestabilnego portalu? Mam jeden życia. Chyba mi wystarczył. Czekajcie. 13. 12, 9, 6, 3 i 1 życia. Come on! I kolejne wygrane. Tak jest, tak jest. No i dobra. Mój deck taki z przypadku na razie wygrał 2 walki. Okej. Ten top deck mi troszeczkę się... Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną walkę. A, miałem coś zmienić. Sorry. Miałem wyrzucić. Aha, ja tylko jednego miałem. Dobra. Coś bym tu mógł wziąć. Może tego licytatora bym sobie za niego wziął. Jednego licytatora sobie wezmę. No i dobra, spróbujemy takim deckiem. Ten licytator może też zrobić robotę, bo jak widzieliście, jak mamy deck oparty na czarach, no to fajnie, żeby mieć coś jeszcze, co nam dobiera karty. Można było też wziąć jeszcze tego akolite bólu. Na pewno by też zrobił robotę. No, to takie coś, co mogę wam podpowiedzieć, to tak jak już widzę na ten... Marfurion? Bożogniewny? Marfurion ma czary, no ale to nie jest jakoś tak strasznie dużo czarów, jak Gunka na umaga. Dobra, zostawmy to. Marfurion ma dużo takich dużych kreatur. Pozdrawiam cię. Nie wiem, czy on będzie grał tymi dużymi kreaturami, no ale... Witajmy się, jak się z nami przywitał. I go wyciszmy, żeby nam już nie gadał, bo to są takie... Tacy ludzie, którzy lubią po każdym zagraniu pisać dobre zagranie. Kurczaka przywołuję i za... Okej. Dobry kurczak nie jest zły. No to ja sobie niestabilny portal zrobię. Zrobimy sobie tak. I go zaatakujemy. Jeżeli nie ma żadnego buffa, to wygraliśmy. Jak ma buffa, to jesteśmy teraz w kiepskiej bardzo sytuacji. Bo kurczak, jeżeli dostanie buffa, a później dostanie 5 do ataku, to może mógłby być bardzo groźny. Dobra, nie miał buffa. Czyli jest luz. Jest luz. Coś zagra? Nic nie zagrywa. My sobie możemy... Duplicata spreparować. Mamy dużą przewagę, powinniśmy to wygrać. Nie wiadomo jeszcze, jakie on ma czary za chwileczkę. No, moneta. To pewnie co, ile on teraz ma? 4 many. Dał sobie agonię drzewce. No jest to jakiś pomysł na grę. Wróg na celowniku. Zabijamy na pewno tego. Przywołuję sobie drzewce. Zabijmy sobie tego. My
Myślę, że zabijemy sobie jedno drzewko, żeby mi mojego Bezakera nie zabił. Myślę, że możemy strzelić do tego, żeby z Bezakera jeszcze o jeden troszeczkę podnieść i za 9 mu załadujemy. Mam duplicate, więc jak nawet będzie chciał z Bezakera zabić, to mu... Aha, chyba że tak. Kogo dostałem? Bezakera, proszę. Nie, tego. Skrajnego z lewej strony widocznie. Okej. Okay. Zagramy sobie... No, musiał poddać już szans, raczej już nie miał na wygranie. Trzecia wygrana z rzędu. No. Zrobiłem deck taki, widzieliście, no takie sobie. No a ten deck widać jest niepokonany na wkraśmianych bójkach. I teraz tak, jakbym miał coś za te wygrane, to pewnie bym ciągnął i jak najwięcej ich nabił, a tak to widzicie, no to tylko wam mogę pakiet pokazać. No trochę nietrafiony był ten dodatek, miejmy nadzieję, że ten, którego zapowiadają 22, albo który dopiero stanie zapowiedziany 22, będzie lepszy. Jeszcze taki pakiet bez historii. Masz same powtórki. Jeszcze możemy sprawdzić, ale to na pewno były same powtórki, tak jest. 5 kart, wszystkie 5 mieliśmy. Okej, to tyle w tym odcinku. Zbliża się ten 22, miejmy nadzieję, że będzie to coś fajnego. W nazwie ma turnament, więc mi się turnament kojarzy z turniejem. No nie wiem, może by zrobili takie coś, co by mi się podobało, że zrobią turniej po prostu. Każdy z bohaterów będzie mógł wystąpić, każdy będzie mógł się do niego zgłosić i będziemy się po prostu walczyli jak na mistrzostwach. No, byłoby to ciekawe. No to mogłoby być. Fajnie jakby było jakieś na przykład w tym turnamencie ograniczenie, powiedzmy, do ilości pyłu. Możecie złożyć talię, ale ta talia na przykład, powiedzmy, nie może przekroczyć no tak, żeby było jakieś 5-10 tysięcy pyłu. W sensie takim, żeby nie było na przykład tak, że gracie z jakąś legendą, który ma mnóstwo legend. Ma praktycznie wszystkie karty i on tworzy deck, który jest nie do pokonania. Bo ma po prostu więcej kart. Wiadomo, że są tanie deki, jak mój na przykład łowca. Chyba mam jeszcze taniego szamana. Ten Magna Mechach też jest tani. Mam takich kilka deków, którymi potrafię wygrywać walki, a nawet niektórzy potrafią do legendy dochodzić tymi dekami. Wiadomo, że każdy taki deck tani jest troszeczkę losowy. No każdy deck jest losowy, no nie ma deku. Jest deck, który fajnie gra zawsze, to jest Paladyna deck. Ale z tego co ja mam, tam jest kilka legend. Chyba są epiki, więc ten deck byłby drogi do złożenia. Ale fajnie się nim gra i on jest taki bardziej uniwersalny, można wygrać praktycznie z każdym nim. A wiadomo, że deki takie jak są Agro Warrior, Agro Warrior, co ja gadam, ale Zolok, czy Łowca wspomniany przed chwileczką, które są tanie kreatury. One są fajne pod warunkiem, że traficie sobie przeciwnika, który nie ma na odpowiedź na agro. Bo jeżeli trafiacie na przeciwnika, który ma odpowiedź na agro i dodatkowo albo ma tanty, albo ma IOE, albo ma... albo wy macie złe rozdanie, no to jesteście na przegranej pozycji, albo ma bardzo dobre rozdanie, to jesteście od razu na straconej pozycji. Dobra, już nie będę was może zanudzał. Dzięki za uwagę, a zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Kolejne karczmiane bójki już za tydzień, prawdopodobnie w tym samym dniu, czyli w środę nagrywam, w czwartek się powinny pojawić. W piątek, tak? Bo jeden dzień na zrenderowanie, tak. To w piątek się będą pojawiały. Jeżeli byście chcieli jakieś deki albo coś z pojedynków lub areny, to napiszcie w komentarzach. Już dawno areny nie nagrywałem żadnej, mógłbym sobie nagrać, jeszcze tak dla ścisłości ostatnim czasem.
trzy razy rzędu zrobiłem 11 zwycięstw na arenie. Nie udało mi się 12, kurde, nie udało mi się zamknąć, mimo tego, że miałem dobre deki. I to wszystkie te 3-11 zrobiłem akurat właśnie paladynem, wspominane wcześniej. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się.